Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam o współpracy Brawl Stars z jednym z najpopularniejszych youtuberów na świecie oraz o jego filmie o Squid Game w prawdziwym życiu, w którym zareklamował on właśnie grę Brawl Stars. A więc dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy, ale zanim zacznę jeszcze o tym opowiadać, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najpierw wraz z wnęczkiem, abyście byli na bieżąco z moimi filmami. No i zostawcie również oczywiście łapkę w górę pod filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale. No i napiszcie w komentarzu współpraca, a ja przyćmę wam serduszko. No a teraz myślę, że już nie ma co przedłużać i lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc ostatnio jeden z najpopularniejszych youtuberów na świecie, czyli MrBeast, nagrał film, w którym grał w Squid Game w prawdziwym życiu. I co ciekawe, na ten film wydał on aż 456 tysięcy dolarów. No i co ciekawe, jedna z gier w tym jego filmie o Squid Game, po prostu w niej musieli właśnie rywalizować uczestnicy. No i tam w tej gierce, w tej konkurencji były oznaczenia związane z Brawl Stars. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po opublikowaniu tego filmu przez MrBeasta od razu w Brawl Stars pojawił się taki prezent, a tak mianowicie no to w sumie taka oferta, która właśnie nazywa się prezent od MrBeasta i teraz właśnie macie tą ofertę na ekranie. Jak widzicie, w tej ofercie mamy 456 monet za darmo do odebrania i tutaj jest to taki właśnie kolejny element, który pokazuje, że jest to naprawdę bardzo duża współpraca, no i po prostu, że ta współpraca rzeczywiście jest. No i w tej ofercie mamy do odebrania 456 monet i teraz pewnie zapyta się, dlaczego akurat taka liczba. A mianowicie dlatego, że jak już wspomniałem wcześniej, na ten film MrBeast wydał 456 tysięcy dolarów, więc właśnie dlatego taka liczba monet do odebrania. Moim zdaniem bardzo możliwe, że niedługo będą właśnie dodawane kolejne prezenty z okazji właśnie tej współpracy przez kilka dni, ponieważ zazwyczaj tak to jest, gdy w Brawl Stars dostajemy jakieś prezenty, na przykład na święta, że właśnie w kilka dni mamy jakby codziennie prezent o tej samej godzinie i wydaje mi się, że teraz będzie tak samo, ponieważ też ta oferta na monety trwa kilka dni w sklepie i jest ona właśnie do odebrania przez kilka dni w sklepie i wydaje mi się, że właśnie przez ten czas, przez te kilka dni będą do odebrania kolejne prezenty, ale czy tak będzie, zobaczymy. No i jak ja to zobaczyłem i myślę, że tak naprawdę większość graczy jak to zobaczyła, no to mega się zdziwiła, ponieważ jest to coś naprawdę zaskakującego, ponieważ jest to współpraca bardzo dużego youtubera, czyli właśnie MrBeasta z Brawl Stars i jest to youtuber, który nie jest jakoś za bardzo związany z Brawl Stars, więc tym bardziej jest to no naprawdę coś bardzo szokującego. No i w tym właśnie filmie pojawiły się motywy związane z Brawl Stars. No i zadaniem graczy podczas jednej z konkurencji w tym filmie było odwrócenie koperty za sprawą rzucania w nią drugą kopertą. No i właśnie na tych kopertach były pokazane i narysowane znane wszystkim właśnie motywy z Brawl Stars, a nawet MrBeast w międzyczasie reklamował produkcję Supercella, czyli po prostu reklamował on właśnie grę Brawl Stars. No naprawdę ta współpraca jest bardzo ciekawa i właśnie szokująca, ponieważ no tego się totalnie nikt nie spodziewał. No i teraz tak naprawdę bardzo możliwe, że Brawl Stars zyska popularność, natomiast no tak naprawdę nie wiadomo. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak dalej ta współpraca się rozwinie, ponieważ no jak widzicie na razie tak to właśnie wygląda. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę po tym filmem oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i ja już myślę, że nie ma co przedłużyć tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!